To jest losowy ciąg Fibonacciego. Jego losowość zasadza się na tym, że za każdym razem możemy rzucić monetą. Jeśli wypadnie orzeł, to dodajemy, a jeśli wypadnie reszka, to odejmujemy. Teolog powie ci, że w tym jest ślad Boga. W tym? Mhm. A matematyk jedynie liczy. Reszka. Czy za tym wszystkim ktoś stoi? Czy jest tylko chaos? Przecież całe życie to hazard. Ryzykowałem czasem, co miałem. A czy cokolwiek w życiu jest sprawiedliwe? Czy nagradzani są szlachetni, a karani niegodziwi?